Aktualności dnia. Radio Maryja, pan senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie senatorze, chciałbym jeszcze na temat rolnictwa i sytuacji rolników, którzy zostali zatrzymani w Szczecińskiem, ponieważ chcieli kupować ziemię. Proszę powiedzieć jeszcze na temat sytuacji tych rolników. Jakie kroki chce podjąć Prawo i Sprawiedliwość? Jakie kroki chce podjąć Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych, na którego czele pan stoi? Czy takie kroki będą podejmowane? I co można w tej sytuacji zrobić? Wracając jakby na sytuacji, no to wiemy doskonale, że protest jest zorganizowany przez mojego przewodniczącego Rady Wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskiej Edwarda Kosmala, który no, jest organizatorem tamtego protestu rolników, który trwał przecież 2012-2013, później jeszcze dalej wspólnie tutaj razem protest, który prowadziliśmy na Zielonym Miasteczku. W związku z tym nasze działania zostały już wykonane maksymalnie, co żeśmy mogli w tym czasie zrobić. I tam rolnicy nasi są na tym, w tej chwili są pod prokuraturą. No i oczywiście, jak nasi koledzy mówią, że przecież nie wywieramy presji na prokuraturę. My tylko czekamy z ciągnikami, żeby ci rolnicy mogli wrócić do domu tymi ciągnikami. My po prostu oczekujemy, że skoro pan minister rolnictwa sam przyznaje, że nie widzi tutaj żadnego przestępstwa, że pan minister mówi i poręcza, żeby wyszli. To samo mówi pan przewodniczący Solidarności, miał dodaję, pracowniczej, Piotr Duda, który daje poręczenie. W związku z tym już widać, że są dwa poręczenia. No ja mógłbym też złożyć poręczenie, tylko pewnie bym nie zostało uznane z jednego powodu, że ja może jestem w tej zorganizowanej grupie przestępczej, bo przecież ja mam współudział w tych działaniach. To myślę, że moje poręczenie prokuratura by wyśmiała. Natomiast jeśli prokuratura by uznała, że takie poręczenie moje przyjmie, to ja też mogę złożyć. Wiele naszych kolegów, posłów czy innych może to zrobić jeszcze. Tym bardziej, że ja byłem w tamtym terenie już zaraz na drugi dzień po tym zdarzeniu. Spotkałem się tam również i na konferencji pracowej w Koszalinie i tam w okolicy Pyrzyc i tutaj z rolnikami. I również tutaj moi koledzy tam działają w tej sprawie, żeby wszystko zrobić, żeby jednak prokurator zmienił decyzję i wycofał ten środek, jaki jest potwierdzony przez sąd, gdyż uważamy, że ci rolnicy powinni odpowiadać z wolnej stopy. Nikt nie przesądza dzisiaj o czyjejś winie, ale na dzisiaj są osobami podejrzanymi i nie są przestępcami. I uważam, że to, co jest dzisiaj poręczenia i inne formy, które są, czy to powinno wystarczyć, żeby ewentualnie no nie żądania kaucji, jak tam słyszałem, moi koledzy mówią, że oni chcą kaucję 100 tysięcy złotych, żeby wpłacili. No jeśli to jest prawda, że sąd mówi dobrze, ale 100 tysięcy wpłaci, to ja pytam, skąd ci rolnicy mają wziąć 100 tysięcy na jednego, powiedzmy, tak? No to jest przecież nie do przyjęcia taka formuła i uważamy, że poręczenia są tak samo ważne, jak i w zabezpieczeniach bankowych, jak i w zabezpieczeniach, które się daje poręczenie, nie musi być gotówka, a czasami jest ważne, czyje poręczenie jest dane. I stąd uważam, że prokuratura powinna podjąć natychmiastowe działania w kierunku uwolnienia i ci rolnicy, co czekają ciągnikami tam pod prokuraturą również chcą, aby wypuścili ich i żeby wrócili do domu, do rodzin, żeby mogli uprawiać swoje pola, żeby żony miały swoich mężów, a nie żeby tam byli zatrzymani, bo uważam, że nie ma podstaw do tego, tym bardziej, że zwrócić uwagę, że ten proces, który był wywołany wtedy, te działania, i myśmy walczyli o zapisy, żeby były przetargi ograniczone i te przetargi zostały wpisane w to, co jest tak zwaną zgodą prezesa i ministra rolnictwa w porozumieniu, że będą przetargi ograniczone. I dzisiaj w tym prawie nowym zapisaliśmy, że przetarg ograniczony już jest zapisany, co będzie obowiązywało od 1 stycznia, będzie po cenie wycenionej, nie po cenie przebijanej przetargu. Czyli ten walka tych rolników o to, co pan minister obiecywał i mówił, po co wy rolnicy się przebijacie? Przecież wy możecie między sobą się umówić. Przecież to minister na spotkaniach tłumaczył rolnikom, wy się nie przebijajcie. Kto wam do tego namawia? To minister takie słowa mówił do nas. To minister apelował i dzisiaj tak samo minister mówi do spółdzielni mleczarskich. Wy się umówcie razem,
wy działajcie razem, sprzedawajcie, nie róbcie sobie konkurencji między konkurencją, namawia do jednego podmiotu zrzeszonego, czyli widać, że jeżeli minister takie rzeczy mówi, to znaczy, że chyba nie namawia do przestępstwa, tylko do działania w kierunku interesu obrony, czy to rolników, czy to spółdzielni, czyli to chyba nie jest przestępstwo. No, jeżeli uznamy, że każdy, kto rozmawia, jest grupą przestępczą, to chyba pół Polski chyba by trzeba było zamknąć, bo są przestępcami, bo rozmawiają o różnych sprawach, a ktoś ich nagrywa. Ja nie wiem, czy takie działanie, które w tej chwili rolnicy dokonali zgodnie z tym, że chcieli kupić ziemię, żeby oni mogli nabyć ziemię w tym terenie, szczególnie w terenie pyrzyckim, gdzie tam są spółki z kapitałem zagranicznym, gdzie tam jest i to własności i dzierżawy ponad 60% gruntów już jest w rękach obcego kapitału. No to jak oni tam jeszcze chcą, jak żony mówią, że po co im ta ziemia była, po co oni to robili, żeby teraz siedzieć w więzieniu, że korzeniami chcą rosnąć tą ziemię, a za to są po więzieniach ciągani. No po prostu uważam, że prokuratura powinna natychmiast podjąć działania, uwolnić tych rolników, niech odpowiadają z wolnej stopy i niech każdy ma prawo się bronić, bo największy przestępca ma się prawo bronić, a ci nawet adwokaci nie mają dostępu do nich. No to jest po prostu rzecz niedopuszczalna i apeluję z tego miejsca do prokuratora. Panie prokuratorze, niech pan przemyśli, niech pan będzie człowiekiem. Jeżeli tyle ludzi gwarantuje, że ci ludzie się będą stawiać, będą obecni, to proszę to przyjąć i uwolnić tych rolników. Pan prokurator może to działanie podjąć. Panie senatorze, w koalicji z Platformą Obywatelską jest także Polskie Stronnictwo Ludowe, partia, która reprezentuje się jako partia chłopska. Proszę powiedzieć, w jakim stanie zostawia właśnie rolników zabezpieczenie polskiej ziemi, polskich lasów, koalicyjne PSL? No powiem tak, no bardzo trudno, żeśmy przeżyli te trzy ostatnie lata i finał, który mamy w tej chwili, ale mamy też ustawę, którą żeśmy walczyli, która jest jakimś zapisem, która po części ogranicza i takie nawet procedury, które w tej chwili mówimy, są już uregulowane w prawie i nikt nie może nam zarzucać, że coś się będzie dziać złego, ale ona, ta ustawa, która jest uchwalona, nie zabezpiecza w pełni nam sprzedaży ziemi przed spółkami. I dlatego my tutaj walczyliśmy o to, żeby w Sejmie to zostało wprowadzone. Nie udało nam się. Będziemy chcieli to prawo zabezpieczyć. Też koalicja w tej chwili PSL-PO na nasze żądania, na dezyderat Komisji Rolnictwa jeszcze z sierpnia, żeby wstrzymać sprzedaż ziemi spółkom, żeby ograniczyć w tej chwili do czasu wejścia w ustawy, chociaż ona jest niedoskonała, ale przynajmniej do tego 1 stycznia, żeby nie nabywali tej ziemi, nie uciekała jeszcze ta ziemia, bo za chwilę może być tak, że ta ziemia będzie przenoszona, jak dawniej mówiliśmy o słupach, to może akurat się okaże, że wielu z nich nagle się okaże słupami. Tym bardziej, że coraz więcej mamy informacji, zaczynają podmioty gospodarcze, funkcjonariusze zajmujące się obrotem ziemią, które chcą wchodzić również w kupywanie ziemi, co zaczyna być bardzo niebezpieczne. Ja jestem przerażony, bo tu już informacje do mnie docierają, że takie podmioty za chwilę będą wchodziły w obrót ziemi nie tylko państwowej, ale obrót ziemi, które już czynią i robią, ziemi, która jest w obiegu między rolnikami. Więc tutaj takiego zabezpieczenia na dzisiaj pewnego nie ma i mam nadzieję, że parlament, który zostanie nowo wybrany, że ludzie, którzy będą tam, szybko przejrzą tą ustawę, co ja już czynię i robię w ramach jeszcze swojego mandatu senatora, jak i również zlecam ekspertyzy. W tej chwili, jak również prosiłem ministra rolnictwa, żeby przygotował cały pakiet, jak ma funkcjonować ta ustawa, jak rozporządzenia powinny funkcjonować i żeby natychmiast prezes agencji dał nam również takie mechanizmy pokazujące, jak to będzie funkcjonowało w nowym wydaniu i żebyśmy mogli powiedzieć, gdzie są jakieś niedociągnięcia, które jest niezgodne z prawem, żeby nie podważono nam konstytucyjności i które są niezgodne, żebyśmy je poprawili i które zabezpieczą w lepszy sposób ziemię przed zakupem przez korporacje międzynarodowe, bo tu już trzeba powiedzieć, że to korporacje międzynarodowe nawet są zainteresowane takimi działaniami. Stąd moim zdaniem my jako Prawo i Sprawiedliwość mamy tutaj dołożyć wszelkich starań ja liczę na to, że po nowych wyborach natychmiast przystąpimy do poprawienia prawa i uszczelnienia przed sprzedażą ziemi, która nastąpi sprzedaż ziemią spółką kapitału zagranicznego przed 1 maja 2016 roku.
Bardzo dziękuję, panie senatorze. Pan także startuje do Senatu 25 października. Proszę powiedzieć skąd? Tak, startuję z okręgu 19, to jest 4 powiaty. To jest powiat Zamość, powiat Tomaszów Lubelski, Hrubieszów, Biłgoraj. Proszę moich już od dawna sympatyków, zwolenników, którzy popierali mnie do tej pory, aby dalej poparli, gdyż uważam, że swoje doświadczenie i tą pracę wykonaną potrafię dalej wykonywać i będę chciał służyć dalej, jak służyłem do tej pory, naszym polskim rolnikom i nie tylko rolnikom, ale obywatelom też pod tej Polski. Dziękuję. Pan senator Jerzy Chruścikowski był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże.